Wydaje mi się, że możemy mówić, że obecnie w Polsce panuje moda na literaturę dalekowschodnią. Wydaje się tego bardzo dużo, wydaje się nie tylko wznowienie, ale i tłumaczy się rzeczy nowe. Dobrym przykładem tego trendu wydawniczego jest obecność na rynku nowych wydawnictw, które są tak sprofilowane. Na przykład jest takie ciekawe wydawnictwo warszawskie Tajfuny, które wydaje w bardzo ciekawej formie graficznej książki japońskie, to znaczy no, tłumaczy Japończyków, mówiąc krótko, i to takich, którzy jeszcze w ogóle nie byli obecni na polskim rynku. I chyba na fali tego trendu można mówić o pewnym renesansie serii tej prozy dalekowschodniej, taka charakterystyczna czarna seria, która ukazuje się w Piwie. Dzięki jakiemuś odnowieniu tej serii, bo mamy zdecydowanie w Państwowym Instytucie Wydawniczym do czynienia z pewnym ożywieniem teraz, dzięki odnowieniu prac nad tą serią otrzymaliśmy 4 książki takiego ciekawego chińskiego pisarza, dotąd raczej nieznanego w Polsce, Jana Liankego. To jest bardzo interesująca postać i dla mnie osobiście trochę tajemnicza, bo Liankę był najpierw żołnierzem i to był dobrym żołnierzem, znaczy z jego relacji wynika coś takiego, jakby był snajperem. A jednocześnie pisał w wojsku, raczej takie rzeczy, wygląda na to, propagandowe. I nagle zaczął mieć jakieś kłopoty z cenzurą, a poza tym wymyślił się sobie jako pisarz. Wyjechał do Pekinu, tam już został w tym Pekinie, pracuje, z tego co mi wiadomo, do dzisiaj na Uniwersytecie Wojskowym. I pisze fantastyczne zupełnie rzeczy. W Polsce on był parę ładnych lat temu drukowany, jakaś jego krótka proza została wydrukowana, ale właśnie Piw wydał 4 powieści. I jest to proza absolutnie fantastyczna, bardzo gęsta. To jest proza wysokiej próby po prostu. Spośród tych 4 książek urzekły mnie szczególnie 2, ale więcej chciałbym powiedzieć o jednej. Znaczy ta, która wyszła ostatnio, Całusy Lenina, troszeczkę mnie nie przekonała z różnych powodów. Książka, która jest pokłosiem refleksji Jana Liankego o epidemii AIDS, która wybuchła w Chinach przy okazji prac, tak zwanych banków krwi. To jest rzecz, która jest już znana w Polsce, między innymi dzięki prozie takiego innego pisarza chińskiego, Yuhua, też bardzo dobrego. Także to nie była dla mnie żadna nowość, ale Czteroksiąg, książka, która opisuje doświadczenie totalitarne, rewolucję kulturalną, to jest absolutnie świetna rzecz, która powinna się znaleźć w kanonie lektur wszystkich, którzy chcieliby poznać poważne publikacje, które przedstawiają doświadczenie właśnie totalitarne. A książka, którą chciałbym Państwu polecić, to są Kroniki Eksplozji. Eksplozji, duże E, dlatego że eksplozja jest nazwą miejscowości. Najpierw niewielkiej, ale później przeżywającej dynamiczny rozwój. Dlaczego ona zwróciła moją uwagę? Otóż ja pamiętam przełom lat 80., 90., gdy w Polsce działy się ważne rzeczy i wtedy w krytyce, w ruchu recenzenckim pojawiło się takie wołanie, że czekamy na jakąś prozę, na jakąś powieść dużą, która z takim epickim rozmachem opowie nam o tych przemianach, które się teraz dokonują w Polsce. I to do dzisiaj się w zasadzie nie stało. Pamiętam kiedyś Kinga Dunin mówiło, że trudno oczekiwać od literatury czegokolwiek. Ona powinna się rozwijać tak niejako samorzutnie. Natomiast to, co nam się nie udało, w Chinach udało się świetnie. To znaczy tam rzeczywiście wychodzą, na to wygląda, powieści, które ten przełom pokazują i taką powieścią są Kroniki Eksplozji. Czyli historia chłopaka z małej wioski, który postanawia wykorzystać te nowe okoliczności, wybić się, zrobić olbrzymią karierę, a przy okazji ciągnie za sobą nie tylko swoją rodzinę, ale i całą lokalną społeczność. I ta miejscowość przeżywa niesamowity zupełnie rozwój. To jest historia bardzo chińska. Osoby, które trochę znają Chiny, na pewno dzięki niej rozpoznają to, co znają, rozpoznają te charakterystyczne cechy tego społeczeństwa, tego państwa, ale to jest też historia bardzo uniwersalna i myślę, że my, którzy pamiętamy, przełom lat 80., 90., początek lat 90., na pewno rozpoznamy też siebie w tej chińskiej, egzotycznej, było nie było, powieści.